Dzień dobry. Dzisiaj z dżungli do was nadaję. Taka sceneria już kiedyś była. Słoneczko, wiosna, żurawie na polu już krzyczą. Helenka numer 5. Tak, temat. Tam ona pojechała mocno na temat wegetarianizmu. Wywołało to burzliwe rozmowy tam w komentarzach. No i niestety schemat się powtórzył. Mianowicie te rozmowy zniknęły. Szkoda. Dzisiaj ja się przykładam, bo to mnie inspiruje do jakichś tam moich doświadczeń. No i wpisałem, linkami to wszystko opatrzyłem. No i taki rozmówca. No postaram się, póki tam jeszcze coś na gorąco, może mi się uda z głowy to zebrać. Ja tego typu inspirujące rozmowy często kopiuję na blog. No tu nie zdążyłem. Mam naukę jakąś. No jaś tak miało być, chociaż szkoda, no. Energia była. A ja wiem dobrze, że po prostu następni się pojawią za kwartał, tam za miesiąc. Znowu będzie ta sama rozmowa i powtarzaj to wszystko. Co ja tam pisałem? Przede wszystkim sama emocja rozmowy. Sam sposób wyrażania swojej myśli. To była kobieta, jeśli. Zresztą tam ona ciągle była niezadowolona, bo kilka nick taki bardzo dziwny, zamazany. To też zaraz świadczy o rozmówcy, bo często tacy ludzie się chcą jakoś ukryć. Dziwne cyferki. Ale dobrze. Co pierwsze, no napastliwe były te komentarze, to jest bardzo charakterystyczne. Ja dzisiaj temat tego jadania mięsa, bo tam Helenka ostro, co jak, ja sam nie jadam 30 lat, chociaż tak jak tam pisałem w komentarzach, ja jestem, dziadek był myśliwym, ojciec był myśliwym, ja też z automatu, myśmy byli dzieciaki tam 10-letnie, chodziliśmy jako naganiacze. W kole łowieckim tam tata był szanowaną osobą, więc myśmy z automatu, wszystko jego przyjaciele na tych zbiorowych. No to tak to jest. No kiedyś było, teraz to już się pozmieniało, to się już tam nie chcę komentować, ale kiedyś było to tak, że myśliwymi byli tylko leśnicy, zazwyczaj leśnicy. No i tata mój należał, jeszcze ja pamiętam, takiego pana Żelazowskiego, takie opowieści myśliwskie. Ale to byli ludzie, którzy, to u dziadka też było, poroże na ścianie, to dumą było, jeżeli to poroże było krzywe jakieś, że on wypatrzył takiego wadliwego jelenia. No, że on taki jest dobry selekcjoner, że jak już zabija, to oczywiście z tego się robiło. Tam na wsi u babci, czy no to się żyło po prostu. No, kiełbasy, myśmy też zimę spędzali. Ja pamiętam takie historie. Teraz widzę taką scenę wesołą, bo tata dzika i jelenia, i z tego zlecił tam swojemu zaufanemu. Jak to się, masaż się nazywało. To 40 kilometrów trzeba było jechać na taką wioskę. Tata gdzieś się dowiedział, kto i co. No i takie kiełbaski, całe takie, to ciężkie to było, w małym Fiacie, ja to wiozłem, bo rodzice wyjechali wtedy na jakąś wycieczkę i pamiętam, że ja 40 kilometrów miałem zlecenie odebrać to. I taki magazynek na strychu mieliśmy, tam się to przechowywało i całą zimę, to taka tyczka metrowa może, i na tej metrowej takie ponawijane kiełbasy były. No, taka domowa kiełbasa, tego się nie jadło dużo, ale to tam raz na jakiś czas idź tam przynieś, odkraj. To były elementy przetrwania. Taka myśliwska kiełbasa. Oj, u babci jeszcze jadłem taką, babcia też ktoś tam, kaszankę taką w słoiku. I to też, to zupełnie nie było to, co. Tatara lubiłem kiedyś, bo najbardziej się trawi mięso, najlepiej surowe.
A wszystkie te przetwory, to one już zalegają, tam są złogi, to długi temat. To Arnold Teller, to Eret też o tym mówił, że nawet jeśli dieta jest mięsna, ale przede wszystkim umiar. U Ereta było zalecenie, żeby umiar był. Jeżeli jest umiar, to jest ta ekologia. Wilk nie zabija więcej niż zje. Lew też nie zabija dla jakiejś tam przyjemności, dla tej patologii, która jest obecnie. To mógłbym nagrać godzinne wideo, bo z racji tego, co mówię, że ja jestem nieaktywny myśliwy. Tam jakbym chciał, to pewnie mógł się do tego koła znowu tam wciągnąć, ale to, co tam już się działo, mi się od dawna nie podoba. Broń po ojcu jeszcze jest. Brat tam jest urlopowanym myśliwym. Takie to są sytuacje, także ja tak troszkę o tym myślę. Dlaczego ja o tym? Właśnie. Słoneczko zaświeciło. No bo odżywianie się mięsem i ja jestem tego zdania, tak, tam w tych komentarzach pisałem, jeden mi YouTube usunął, no szkoda. Chodzi o tą wypowiedź Eleńki, tego się tam będę trzymał. Że być może jakbym był w tej chwili gdzieś w jakiejś tajdze czy coś, to gdybym był zmuszony, żeby przetrwać, no moje koty, ja je tu mam, no karmię je normalnie puszkowanym mięsem, też ktoś o tym pytał. No to pytał. Ja do odnośnie Helenki, ja nie jestem taki, ona jest prawdopodobnie taką neofitką typową, ja to obserwowałem, to ludziom zazwyczaj odbije, jak tylko, bo to jest haj wielki, jak usuniesz mięso, ja za chwilę o tym powiem, ja w tej chwili jestem trzeci dzień na owocach i mam taki odlot, że także mogę wam praktyką się dzielić, jak to działa. Sny, więcej, tam 4 godziny się tylko śpi, jak człowiek na takim lżejszym odżywianiu. Ale to za chwilę. Dokończę jeszcze do temat tych rozmów, bo tego bym się chciał trzymać. Przede wszystkim widać od razu, że tacy ludzie, którzy za mięsem, bo teraz jakaś nowa fala przyszła tych idiotyzmów, że tylko mięso, że weganie to wracają do mięsa. To wszystko jest nieprawda. Ja się tym interesuję od 40 lat, a od 30 lat już mięsa nie jem. Dobrze się mam. Długo bym mógł na ten temat. Mityczna witamina B12, te suplementy. Jeżeli nie ma w przewodzie gnilnym, w przewodzie pokarmowym, no gnilnym, jeśli nie ma gnicia, a gnicie występuje u nas, ponieważ my mamy długie jelita i jemy za dużo. Gdybyśmy jadali tam surowe mięso, to też ludzie się dobrze czują. U Iwana był taki pan, co to, Alfiej chyba, jak on tam dopuszczał. Ale to wszystko było w normie, tak jak Arnold Eret. My się w tej chwili po prostu przejadamy z głupoty, z tej cywilizacyjnej. To, co jest mięsem, ja to też tam w komentarzach napisałem. Jakiegoś Dalaj Lamę zapytali, czy hamburgery są dobre. On powiedział, gdyby mięso było mięsem, sałata sałatą, a bułka bułką, to wszystko byłoby w porządku. To, co mamy na półkach w tej chwili, to już nie jest mięso, to jest trucizna. Słynna taka trucicielka Lucrecja Borgia, ona niewykrywalną truciznę produkowała. Małe prosięta się zamykało obok gdzieś kojca z agresywnymi psami i te prosięta umierały ze stresu. Przecież te psy tam aż czekały i takie jak to prosie już zmarło, to z krwi tego prosięcia tam były stężony kondensat bodajże adrenaliny. Całych tych hormonów strachu, one umierały ze strachu, te prosięta. I taki kondensat, to wszystko macie dzisiaj w mięsie hodowanym przemysłowo. Jeśli chcecie jadać mięso, to tam, no, taka wasza droga. To moim zdaniem, tu mówię o Helence jeszcze, bo ja mam na przykład buty skórzane od 15 lat, mam taką kurtkę motocyklową z czarnej skóry, którą lubię. No mam ją od lat 20 tam paru, dlaczego ja mam się teraz jej pozbywać? A ortodoksi fani tam weganie, tacy, oni też są zazwyczaj tacy zapalczywi, bo to są ludzie wojujący, tak jak wojujący mięsożercy też. Ja, no nie wiem czym to mi się uda, ja to wideo dzisiaj nie będę długiego go nagrywał, takie tylko
zaczyn, że tak powiem, ale temat spokojnie tak porozmawiać, no bo szkoda, że te komentarze się, to ja się przełożyłem i chciałbym teraz zebrać, póki jeszcze gdzieś tam pamiętam, co ja tam pisałem, troszkę wam tu poopowiadać. Przede wszystkim moje stanowisko jest takie, że ekologia, ja jestem fanem kiedyś książka indiańska, tam Indianie modlili się do drzewa, dziękowali bizonowi, że jak go zabili, że niech ich szanowało się, że ten bizon był do samego końca, skórami się okrywali. Kości były używane jako tam elementy do budowy, zęby do ozdób były używane jako dar Boży, po prostu ten bizon. No to jedna z modlitw indiańskich była dzisiaj ty, jutro ja. Dziękuję, że pomogłeś mi nakarmić moje dzieci. Jeżeli takie jest podejście ekologiczne, bo też ta pani, która wykasowała później te, bo wizerunek jej tam najwyraźniej się zachwiał, szkoda. Tam ona na koniec zaczęła zadawać jakieś takie pytania. O, co tu się dzieje? Niski poziom baterii. Kochani,